Hej wszystkim, z tej strony Martyna. Na pierwszym miejscu chciałabym pogratulować Welwę, która jako pierwsza w ostatnim filmie napisała, jakie są kluby w SSO. Gratulujemy, klap, klap, klap. Dziś pierwszy raz robię coś, od czego próbowałam odejść. Troszeczkę źle się czuję, więc jeżeli moje oddechy będą mega głośne, nieprzyjemne, to bardzo was przepraszam, ale nie mam kiedy tego nagrać, więc nawet jakbym chciała spróbować zrobić to w jakiejś lepszej kondycji, to no nie uda mi się. A jest tutaj ściana tekstu, którą dla was przygotowałam. Robiłam ją na podstawie własnych przemyśleń i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak wiecie, tworzenie typowych teorii jest spoko, sprawia mi to dużo frajdy, ale lepiej czuję się, gdy mam pod sobą fakty, o których mogę po prostu mówić. Dlaczego? Wtedy dostaję komentarze, że teorie, podkreślam teorie, które wymyśliłam, się nie sprawdziły. Czemu one mają się sprawiać? Przecież to są tylko teorie, przecież ja tak tylko pomyślałam, nie powiedziałam wam, że o, tak na pewno będzie. Jednak dzisiaj będzie inaczej i tu za sprawą ostatnich dialogów chciałabym jednak trochę do teorii wrócić, a ostatnie tematy dały mi dużo do myślenia. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, które bardzo mi pomogły, a teraz moi detektywi z Baraniny, jedziemy! Druidzi i Chill połączą siły. Postacie z Chill coraz częściej pojawiają się nie tylko w swojej dziupli. Syntax bardzo polubił naszych druidów, a pani X zna Hermana bardzo dobrze. Czy oprócz Mezarin, która ma się prawdopodobnie za niedługo pojawić w grze i podobno pomóc nam ratować nie tylko Frippa i Lindę, pojawią się też oni, a o samych ludziach z Chill dowiemy się więcej. Swoją drogą wiem, że bardzo chcecie, abym stworzyła film na temat tej całej organizacji Chill. Jeżeli żadne nowe informacje na jej temat się nie pojawią, to pewnie wlecą razem do filmu na temat Dark Core Get i tych wszystkich organizacji, które w Jorvik się znajdują. Syntax wkradł się na serwery poczty Dark Core i choć został złapany, dowiedzieliśmy się o czymś, co nazywa się Mroczne Słońce. Swoją drogą, ciekawe, czy Rudy będzie miał z tego jakieś konsekwencje. Widziałam dużo rozmów na ten temat. Osobiście uważam, że powinniśmy się cofnąć do pewnych wydarzeń. I z góry przepraszam, jeżeli jakieś materiały nie będą tu pokazane. Musicie mi niestety ufać na słowo, bo nie mam dostępu do wszystkich filmów. Ostatnio nawet jakbym chciała pobrać swoje własne filmy, to konwertery mi na to zwyczajnie nie pozwalają i dlatego ostatnie filmy wyglądają tak, że ja gadam i jest jeden filmik. No, ufajcie mi na słowo. Jak pamiętacie, odzyskaliśmy Hermana, który był przetrzymywany przez panią Drake. W końcu robił za szpiega. Swoją drogą miał on później trafić do Dark Core. Dziwne jest to, że właścicielem Get jest pan Campbell, ale to sama Drake ma więcej do powiedzenia, choć jest tylko przedstawicielem firmy w urodzajnych hrabstwach. Podczas tej misji zobaczyliśmy scenę, w której pani Drake jako przedstawicielka Get i Darko jako przedstawiciel Dark Core rozmawiali o jakichś maszynach wiertniczych. Dlaczego negocjują? Bo Get chce uniknąć swojego upadku. Sama firma Dark Core już wcześniej pracowała jako firma odwiertnicza w morzu, jeżeli mogę to tak nazwać. Jak wiecie, z tajemnicy Sosnowego Wzgórza firma splajtowała i dlatego może potrzebne są im nowe maszyny. Do czego zmierzam? Drakonium, czyli toksyczny minerał, który znajdował się na terenie Hillcrest, znanego nam z jesiennego galopu. Hillcrest zostało zniszczone właśnie przez wydobywanie drakonium, za to teraz pilo wylak mózgu, teraz powstała tam nowa grań i jak wiecie, dalej coś tam sobie wiercą. Nowej grani grozi niebezpieczeństwo, bo jak dowiedzieliśmy się również w dialogach, wielu pracowników Get chorują. Uważam, że projekt Mroczne Słońce może być związany z jakąś epidemią, jeżeli drakonium było w stanie zniszczyć Hillcrest, to co się stanie teraz? Wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? Darko mówił, że Anna już nie jest mu potrzebna, ale wcześniej była. Jak wiemy z dialogów, nie została ona zarażona tak jak Evergrey, czym ten się podobno mega jara. A dlaczego? Dziadek chce wrócić do Pandori. Anna boi się, że zostanie go królikiem doświadczalnym. No cóż, chyba nie chce złamać serduszka naszej Bonnie, no nie? Czyżby energia Anny była potrzebna im do zasilania właśnie tych maszyn, które pożyczyli od Get? No raczej chyba, nie wiem, wykupili? Nieważne, to jest jakaś forma współpracy. Kocham teorię, mogę wtedy zadawać miliony pytań. Swoją drogą zobaczyłam też dużo teorii na temat tego, że Elizabeth i Darko żyją. Elizabeth, nie sądzę, ona wybuchnęła w eksplozji. Ona była tą eksplozją. Ponieważ Darko jest mega silny i nawet nie wiemy, czy on nie jest tak silny przez to, że pochłonął trochę mocy Anny. Eksplozja była na tyle duża, że on odleciał. Właśnie.
odleciał. Właściwie nikt nigdy nie powiedział, że on może być martwy, ze względu na to, że jest on postacią nową i dość potężną. Możemy spodziewać się naprawdę wszystkiego, ale raczej nie tego, że nie żyje. Elizabeth zostawmy w spokoju, no chyba, że uzbieram więcej wiadomości na temat starych jeźdźców duszy i będę mogła to w końcu nagrać. Oczywiście był też temat dbania o środowisko, ale w tym nie będziemy się zagłębiać i tej cholernej tamy bastionu, o której kompletnie zapomniałam, potem mi powiedzieliście, że jest ona związana z sosnowym wzgórzem. Na razie się to nie zagłębiam się w to. Może kiedyś, jeżeli chcecie, to mogę nagrać o tym film, więc oczywiście napiszcie mi, a opowiem wam bliżej, jak wygląda cała historia związana z tajemnicą sosnowego wzgórza, o której mówiła nam Linda. A na końcu pogadamy o słynnym In It to Win It, wypowiadanym przez naszą panią Pająk i upośledzonego Barneya. In it to win it, aby wygrać trzeba grać. I tu daję wam wolną rękę. Powiedzcie, co o tym sądzicie, a najciekawszy komentarz pojawi się w następnym filmie. Z tego co widzę, nagrałam aż 6 minut materiału. W sumie całkiem mnie to cieszy, bo ostatnio kroniki są naprawdę krótkie, ale i tak dziękuję wszystkim osobom, które oglądają reklamy, bo to właśnie dzięki kronikom mogę sobie zarobić na lepszy sprzęt, więc dziękujemy kronikom i dziękujemy wszystkim osobom, które kroniki oglądają. Chciałabym również podziękować wszystkim ludziom, którzy pozwalają mi się rozwijać przez właśnie oglądanie mnie. I dziękuję za to, że jakby nie patrzeć, kanał ma już 3 lata. A ja o tym kompletnie zapomniałam, więc wszystkiego najlepszego mi, wszystkiego najlepszego wam. Widzimy się w następnym i na razie. I jeszcze po cichu podziękuję wam za wszystkie łapki w górę i wszystkie komentarze, bo dzięki nim moje filmy trafiają do reszty ludzi i w końcu coś się ciekawego na tym kanale dzieje. Dziękuję.